Także stąd do 23 prawdopodobnie będę pykał. Dobrze, Martin powiedział. Najlepiej samemu, bo nic się nie ogranicza i narzuca. No dokładnie, no to jest bardzo często czynnik, który właśnie cię blokuje, nie? Teraz wyobraź sobie, że ludzie żyli w Norwegii w taki sposób, że wynajmowali baraki, nie? Które kosztowały tam, nie wiem, 3-4 tysiące koron powiedzmy. I mieszkali w tych barakach, wpierdalając słoiki z Polski. Czekajcie chwilę. Wpierdalając słoiki przywiezione z Polski, żrąc non-stop konserwy, oszczędzając kurwa każdego grosza, którego... To nie jest za głośno? A, w ogóle jest... Czekajcie chwilkę. W ogóle nie jest ten... W ogóle nie ma dźwięku. Teraz jest. Prawda jest, pewnie dałbym radę, ale nie każdy. Ktoś jak i tak i nie. Ktoś może sobie nie poradzić z samotnością. Może, to prawda. No dlatego to jest trudne, Seregor. To jest trudne. Jeżeli sobie niektórzy myślą, że wyjazd za granicę, o, bo ty tam pracujesz za granicą w Norwegii, to masz kurwę siano, ja pierdolę, żyjesz sobie cudownie i tak dalej. Okej, let's, come on. I teraz wyobraź sobie tak, że ja pracuję na budowie, ja jestem budowlańcem, nie? I ja pracuję w plus 65 stopniach i też w minus 30. Także come on, chodźcie do mojej pracy na 3 miesiące, zapraszam. Przyjedźcie, popracujecie, zobaczycie, jak to zajebiście jest, nie? W zimę zapierdalać, która trwa pół roku. Z góry masz ciężej kogoś poznać, bo jesteś obcy. Wiesz co, kurwa, nie wiem, czy w Polsce nie miałem większych problemów w tej kwestii jak w Norwegii. Ciepły kącik w domu dostaniemy. Ja jeszcze nie rozbudowałem domu. Jak rozbuduję, to będę miał, to będę zapraszał, ale w tej chwili nie mam miejsca, niestety. Jeszcze. Nie wiem, wiecie co, jak chcecie, jak będziecie chcieli, to poznacie ludzi. To jest kwestia chęci. To nie jest kwestia tego, że oczywiście to nie przyjdzie samo, to nie będzie tak, że wszyscy będą was lubić, bo ludzie, pamiętajcie, wszyscy mają na was wyjebane dookoła was, no, srają na was. Dopóki nie mają interesu w tym, to mają was w dupie. Takie kaszoolowe spotykanie się to jest zupełnie inna kwestia i wymaga też odwagi. Jak idziecie na siłownię, to musicie z kimś pogadać, musicie zacząć tą rozmowę i tak dalej, musicie znaleźć jakiś wspólny temat, nie? Musi być jakieś źródło tego. To nie jest tak, że nagle ktoś kurwa znajdzie sobie 10 Franców i będziecie zajebiście sobie tam żyli, nie? No to tak nie funkcjonuje nigdzie, także to też wymaga dodatkowej pracy, nie? Jeżeli gdzieś jedziecie i chcecie poznać ludzi, to musicie kurwa ruszyć dupę też, nie? Dwie strony zresztą muszą ruszyć dupę zawsze. Czasami się casualowo kogoś poznaje. Laski pierdolić. Laski to jest najgorsze, co zależy w jakim wieku jesteś. Ale jak jesteście młodzi, macie 20 lat, to pierdolić to. Najgorsze, co się możecie wpierdolić, to w jakąś laskę. Także to jest najgorsze, naprawdę. Niestety facet myśli kutasem bardzo, bardzo długo od wczesnego okresu i to też go ogranicza dosyć mocno. Także... Easy, nie? Ja bym nie polecał, kurwa. Zająć się sobą, co was interesuje, a reszta przyjdzie, kurwa, gwarantuję wam. Cię szukać jeszcze na baletach gdzieś lasek, to powodzenia. Nie życzę wam, kurwa, pierdolenia się zbyt wcześnie w jakąś głupią pizdę. Także... Siema Ventres! Co tam, mistrzu? Antyszczepionkowcy dzisiaj do mnie przyszli na ten... na stream. Było powiedzenie jakieś, że miłość sama znajdzie się. Ta, no, przyszli antyszczepionkowcy. Wyjebałem ich od razu. Czyli jeden koleś. Dwóch chyba. Chcieli się zaszczepić, kurwa. Ale no, nie miałem akurat strzykałek. Szkoda, że nie Jehowi. Jehowi są w porządku. Oni po prostu zbłądzili. Ej, wolę jechowych jak antyszczepionkowców, naprawdę. Także... Chcieli kupić ta, ale nie miałem akurat. No patrz, prawie by mnie trafił. Prawie by mnie dziobnął, Kubanie. Ej, kurczę, spadłem, panie. Także easy. No nie wiem, czy są w porządku, tam potrafią też nieźle wybrać w głowie i wykorzystać... No to jest sekta, kurwa, chłopie, to jak sekta jest, nie? To jak sekta jest. Straszni są. Nie no, ja ćwiruję przecież, chłopie. Bez jaj, nie? Znaczy, każdy ma prawo wybierać swój narkotyk, żeby było jasne, nie? Ja jestem przeciwnikiem wielu kwestii, ale no, wybierajcie sami swoje dragi, nie? Także, jak ktoś chce być jehowym, okej. Okay. Ale ja się odwracam i idę swoją stronę. Podobno w Japonii jest sporo sekt, należy do jakiejś? Tak, do sekty kulturystów. On jest sekta białkowa, tak zwana. I... 15 tysięcy kalorii palenia dziennie, to jest sekta. Najgorsza sekta. No tak, najgorsza, bo to kurwa są cwaniaki, chłopie, trzeba uważać. Żebyś zbicka nie dostał, kurwa. Nie? Bo dostaniesz zbicka i po tobie, koleś. Jakbyś śmigus dingus na przykład, to nie mogli się bawić. Próbowaliśmy ich naprawić z kolegami, ale niestety jako dzieci musieli słuchać rodziców i to były inne czasy. Ich perfumy to pot. Dokładnie, dokładnie. Idealne, idealne określenie, kurwa. Zapach prawdziwego mężczyzny, a nie jakieś tam Kelviny Kleiny i inne dziwne. Czy co tam? Inspect. Fury of the Fallen. Equip a charm to active its powerful abilities. Nice. W Norwegii też jest jak w Polsce, że wszystko robią... Czekaj, co? Protein i że nie ma być duża zawartość białka. Co takiego? Nie, nie rozumiem. Protein? Białko jest podstawowym elementem protein. Co to za platformówka Klot? To jest Hollow Knight. Serków jedzenia treningowego... Aha, nie no, raczej chodzi o to, że jest protein właśnie wszystko. To tak, no to wszędzie tego typu parówki wysokobiałkowe, serszynka. No tak, tak. Tak, oczywiście, ale to wszędzie. No wiecie, no kwestia jest taka, że no to jest raczej słuszna droga, nie? Dlatego, że ludzie w ogóle jedzą za mało białka i to jest problem raczej, nie? Także... Oczywiście, no to może być problematyczne zdrowotnie, problematyczne dla niektórych, bo białko też nie wszystkim służy w dużych ilościach, zwłaszcza wysokobiałkowe produkty niektórym totalnie nie służą, nie? Ale no jeżeli mówimy o takim, wiecie, zaleca się jedzenie chociaż tego 1 grama na kilogram masy ciała, 1,1, 1,2, ale ludzie nawet takiej ilości nie jedzą. No i chodzi o to, że nawet tego 1 grama ludzie nie jedzą, dlatego, że ludzie jedzą często, na przykład niektórzy żyją na drożdżówkach, nie? Rano drożdżówka, po południu kawa, drożdżówka albo jakieś pszeniczne gówno, nie? No i okazuje się, że ty kurwa masz z tego prawie zero białka, nie? Same węglowodany, 20 gram białka i chuj, i tłuszcze, nie? Bo żyjecie w takim zupki chińskie na przykład. Wiecie, no ktoś mówi, że on dużo je, a i nie tyje. No a okazuje się, że wpierdala same zupki chińskie. No to jak kurwa chcesz człowieku przytyć, jak ty same zupki chińskie wpierdalasz? Jak to nie ma nic, nie? Tylko pełno soli i przypraw, no i tam nic więcej nie ma. Bo z reguły węglowane i tłuszcze było białko drogie. No tak, no wychodzi dużo drożej, nie? Na przykład ludzie kupują najtańsze parówki. Dlaczego? Bo są najtańsze, tak? To jest kurwa główny powód, dlaczego ludzie to kupują, a nie dla smaku. A te najtańsze parówki mają 30% mięsa, kurwa, no to I wpierdalasz później takie gówno, które nie ma w ogóle białka, same praktycznie tłuszcze i zmielone kurwa włosy, kopyta i kurwa końskie ogony, nie? Także... I woda, ta. I kurwa żelatyny do pierdolonej chyba, nie wiem co tam, żeby to wszystko złączyć. Także no ludzie takie rzeczy wpierdalają, a wpierdalając takie rzeczy nie zaspokoicie potrzeby białkowej niestety. Ale z drugiej strony są ludzie, co wpierdalają 5 kotletów schabowych na dokładkę i oni mają białka, mają wszystkiego i są silni najczęściej tacy ludzie. Oni często pracują fizycznie, mają też takie bebzuny wypierdolone, co się później w wieku 50 lat oczywiście odbija. I życie się skraca pewnie o 20, ale... No ale chuj, jakoś tam funkcjonują, nie? Także... A! Grażyna! No przecież za 2 kotlety, kurwa! Bo się stary nie najadł! I jeszcze z pół kilo ziemniaczków! Bo to brzuch piwny. No, to jest kurwa brzuch piwny. To jest patologia, kurwa. Nie róbcie takich rzeczy. A jak macie już, to kurwa weźcie się do roboty. Ziemniaczki z masłem tylko. Tak, pół kostki najlepiej tam dopierdolić jeszcze, nie? Pół kostki i jeszcze śmietaną na górę, kurwa. Taką 30%. Najlepiej kostka. Ta, no. I to nazywacie, kurwa, powinniście nazywać ten brzuch śmietanowo, kurwa, maselnym, ziemniaczano-śmietanowo-maselnym, kurwa. Brzuch piwny jest najgorszy, bo obtłuszczone są organy wewnętrzne, serce, wątroba, nerki, ta. Dokładnie, to jest przejebane, to jest sznur, kurwa, na szyi. To jest sznur na szyi. Ja na przykład całe życie chlałem i ćpałem i jakoś się trzymam, bo nie wpierdalałem 5 kotletów schabowych na dokładkę i nie robiłem ziemniaczków, kurwa, z kostką masła i z wiadrem śmietany. Codziennie. 3 razy. Także, słuchajcie, bo ćpałeś. Nie, no musiałem jeść, jadłem. Ja zawsze byłem stosunkowo taki w miarę okej, w miarę duży. Musiałem, jak pamiętam, jak kiedyś się nafrytaliśmy, kurwa, to kebaba na siłę musiałem zażreć, bo przecież po tym głównie się nie da jeść, nie? To ja pierdolę, jedzenie kebaba na siłę to jest hardcore. Ale jak u babci jesteś, to musisz słuchać. No ja dużo pierogów jadłem, to prawda, dużo pierogów. Z serem i z ziemniakami. Oj, taki dobry, miam. Także... Embodies the Fury and... Nie wiem, myślę, że nawet jakbym miał 4, 4. stadium raka, to bym zjadł kebaba ze smakiem. Nie wyobrażam sobie. No to weź sobie pierdolnij sztukę fety i spróbuj zjeść kebaba, kurwa. W środku nocy. To pogadamy, kurwa. Uwierz mi. Nie da się, kurwa. Nie da się. Nie, możesz nie jeść, kurwa, nie ma to znaczenia. Znaczy da się jeść, tylko że po prostu w ogóle nie potrzebujesz tego, bo nie masz żadnej chęci, nie jesteś głodny kompletnie, nie? Także totalnie nie ma. Też jesz surowe jajka na przykład. Ja kiedyś dorzucałem jajka do koktajli, ale przestałem to robić. Surowe, nie? Jak robiłem na przykład jakiś koktajl białkowy z bananem, to dorzucałem jajka. Jedzenie surowych jajek to głupota, bo surowe jaja mają gorszą... Tak, mają gorszą, ale nie trzeba nic robić. Po prostu... jesz. Oj, fuck. No, akurat wpadłem na wszystkie po kolei. Robisz prum i już. Zrobione. Ale to wrzucasz to do tego, wrzucacie do jakiegoś... do jakiegoś koktajlu po prostu, no. Także nawet nie czujecie, że ono tam jest. Tylko chodzi o wartości odżywcze. Nie musicie nic z tym robić, to jest natychmiastowe makro, nie? O to chodzi głównie. Ale jem czasami na przykład do carbonary, jem w niektórych japońskich dań się... No, dorzuca się po prostu, no. Tak. No, do tartara też, to fakt. Ale w Japonii badają mocno ten temat i tam jest olbrzymi rygor. Mała szansa, że się zatrujesz. PL to RNG. Nie wiem, czy w PL to RNG. Ja bym określił jedzenie, polskie jedzenie ogólnie, bo słuchajcie. Ja wiem, że salmonellą. Ogólnie za, wiecie, Polscy macie dużą rozbieżność jedzenia po prostu, bo macie szajs, ale macie też wysokiej jakości żarcie i to na przykład mięso, jedno z najlepszych w ogóle, kurwa, jakie możecie mieć w Europie, także... To nie jest tak, że my mamy jakieś chujowe żarcie czy coś, jakieś gorsze standardy, to jest nieprawda. Tylko mamy po prostu tą najniższą półkę dostępną, która jest do dupy, nie? No, także nabiały na przykład są dobre w Polsce, ale są też nabiały, które są tanie i są chujowe, nie? Na przykład w Norwegii mamy nic wyboru, tam jest zerowy wybór. Ale jest wszystko wysokiej jakości, jeżeli chodzi o jedzenie, nie? Także masz, kurwa, 2 mleka na krzyż, nie? W Polsce masz 20, kurwa, na jednej półce, po jednej stronie tylko, do wyboru. Ty, a mogę się od niego odbić? Aha, chyba mogę. Wiele osób mówi, przeżarcie lepsze, tańsze niż dla człowieka. No. Pewnie tak, te parówki 30% to nie powinni ludzie tego jeść. Czasami psu rzucisz i nie zeżre, kurwa. Także... Wrzucić psu taką parówkę i on powie nie, panie, co ty mi tu, kurwa, dajesz za gówno. Ale nie oszukujmy się, jak się chce jeść dobrze, to trzeba wydać oczywiście. No jak chcesz mieć dobry samochód, musisz wydać. Jak chcesz mieć dobry telefon, musisz wydać. Jak chcesz mieć dobre ciuchy, musisz wydać. No kurwa, to się tyczy wszystkiego. To jest taka idea, która wydaje mi się tak, kurwa, instantowo do zrozumienia, że masakra, nie? Także zakładajcie tak ze wszystkim, po prostu. Będzie łatwiej wam w życiu. O ty suko. No. Ja jak kasy nie miałem, to tosty wcinałem, a nie jakieś parówki za 2 złote. A jak ktoś ma 3 synów, to matka płacze. Ale ej, tosty to są to jest dobre jedzenie, pamiętaj, tylko że to jest kwestia tego, jakie tosty, jaki serek i tak dalej, bo tosty to ogólnie to jest dobre jedzonko. Tosty to jest dobre jedzonko, panie kolego. Także nie przesadzajmy. Ja też często jem tosty, kurwa. Lubię tościki. Kurwa, zjadłem tosty, ej. O, tosty z kurczaczkiem, pieczarkami, z serem. No, pięknie. Oczywiście. Bardzo pięknie. Pieczarki na surowo? Nie, no gdzie na surowo, nie przesadzajmy. Możesz sobie zrobić te pieczarki szybciutko. No, podsmażamy. No, jakie tam chcecie, nie? Ja robię w grillu, o, i pięknie, i wszystko. Ja ostatnio wszystko robię w airfryerze. W powietrznym frajerze zawsze wszystko robię. Tak, no weźcie, nie gadajcie o żarciu, bo głodny jestem, kurwa. Ja już tu siedzę 3 godziny, gram bez jedzenia. Ventres już by testament pisał. Frytownica? Znaczy to jest airfryer. To jest trochę nie frytownica. Beztłuszczowa, no. To jest taki piekarnik w sumie, tylko że termoobieg sam. No tak, gorące powietrze. Bo w piekarniku masz po prostu świder na te powietrze, które jest rozgrzane, a tam jest podgrzane powietrze, które jest przyspieszone. I tyle, nie? To jest ta różnica. Ale no możesz do 200 stopni tam napierdalać ponad. Mój jest akurat do 200 stopni, także jest słaby. Piekarnik mam do 350, także... Nie, do 370, ale dużo prądu bierze? Nie. No mniej na pewno jak piekarnik, który rozkręcasz do... Też do 200 stopni. Może trochę więcej bierze. Nie, nawet mniej, bo przecież tam też jest ze 2-3 kW, kurwa, i... A robi się szybciej wszystko. Także... Nie powiedziałbym, że bierze więcej prądu. Trzeba by to policzyć. Bo to jest kwestia... Wielkość nie ma wędrów znaczenia. Wielkość nie ma znaczenia. Wielkość nie ma znaczenia. Chodzi o to, że piekarnik może mieć tą samą moc, ale będzie wymagał dużo więcej czasu na nagrzanie i dużo większego czasu na... Nie ma znaczenia żadnego. No to, ale sama ta kwestia nie ma ogólnie znaczenia, nie? Chodzi o to, że... No tak, to jest, ale... Wszystko zależy od mocy, no bo kupisz airfryera 8 kW, kurwa, no to on nie będzie, wiadomo, że będzie wpierdalał więcej prądu jak 2 kW piekarnik, tak? Zależy co masz, czym dysponujesz. Ale na pewno piekarnik będzie ogólnie rzecz biorąc droższy, no bo wymaga dłużej, przede wszystkim wymaga nagrzania, które trwa. 2, najczęściej pieczenie samą temperaturą jest dłuższe jak pieczenie... Tylko, że to też, kurwa, nie wiem, czy do wszystkiego się nadaje, bo na przykład nie wszystkie ciasta upieczesz w airfryerze, nie? I airfryerem nie osiągniesz takiej temperatury jak piekarnikiem. Nie ma chuja, że osiągniesz taką temperaturę. Nie ma szans. Ja mam piekarnik do 370 stopni, kurwa. A airfryer jest do 200. Te takie dobre airfryery są, nie, do 280, może 300, kurwa, jakieś wyjątkowe... O Jezus, nie wiem, nie powiem ci. Nie powiem ci teraz. Ja też mam taki model, że trudno powiedzieć, co to kurwa jest. Także... Bo ja to kupiłem, bo było zajebiście tanie. Dosłownie, za grosze to kupiłem. No kurwa. Ale moja płyta grzewcza chyba sama ma 6 kW i piekarnik, kurwa, nie wiem, z 12 kW w sumie sam piekarnik. Także za chuja nie będzie na pewno, będzie wpierdalał 3 razy więcej prądu jak ten mój airfryer, nie? Ten mój piekarnik. Tylko, że mówię, ja mam taki piekarnik, który wziąłem po to, żeby pizzę w nim robić. I on jest troszeczkę mocniejszy jak standardowy, bo standardowe takie piekarniki nie mają powyżej 300 stopni, nie? Też uważacie, że smak jest inny jedzenia, jakbyś gotował na indukcji, a na gazie? Dla mnie jest. I indukcja w Polsce wali cię na hajs mocno? Nie wiem, ja nie jestem na tyle kuchenny, żeby się tym przejmować ogólnie. Ja jestem, kurwa, kurczak cały dzień, nie? Że wyjebane mam. Ja mogę wpierdalać przez pół roku tylko kurczaka. Także... Nie przyjmuje mnie to. Jest... Dla mnie to... Nieważne co wchodzi, zawsze wychodzi to samo. Także... Siemka, fajnie, że do SW wróciłeś. Oglądasz One Piece? Tak jest. Siema Nice, witam mistrzu. Dzięki. No pogrywamy coś we SW, pogrywamy sobie, no. Farmimy trochę robimy RTA. Także to też trzeba uważać i zmieniać od czasu do czasu, bo może się nabawić uczulenia. Ja nie jem tyle mięsa, kurwa, co ty, chłopie. Ja jem, kurwa, połowę tego, także... Tak, oglądam. Jestem na chyba 70. odcinku około, ale no idzie mi to tak powoli, bo z braku czasu muszę wybierać. Czy oglądać, czy grać? I później siedzę po nocach i oglądam, kurwa, i się nie wysypiam. Bo mi Ventres codziennie pisze: weź jeszcze ze 2 odcinki obejrzyj. Weź jeszcze ze 2 odcinki obejrzyj, kurwa. Zanim pójdziesz spać. No, a o 2 w nocy mi tak pisze. Bo on, kurwa, ma dzień, cwaniaczek, i dla niego jeden chuj. A ja już oczy na zapałki i, kurwa, i ledwo widzę, on jeszcze mi przeobejrzy 2 odcinki. Zajebiste są. Zbliża się zajebista rzecz. Nie, znaczy wiesz co, kiedyś oglądałem dużo anime, teraz już nie oglądam raczej. Nie mam czasu ostatnio. Nie mam ostatnio czasu. Elfenlight, sobie zobacz, poryte w ciul. Wiecie co, jest dużo rzeczy, których ja chcę obejrzeć, ale kurwa no... Ja muszę po nocach siedzieć i grać, bo nie mam czasu w ciągu dnia, także... Ale dużo jest. No, mam akurat abonament na Crunchyroll, także tam jest tyle do oglądania rzeczy, kurwa, że sam nie wiem, nie? Za co się złapać ogólnie. To do 1 odcinków miesiąc i skończone powinno być. nie, ja już, słuchajcie, jedną rzecz oglądam i tyle. Nie rozbijam się. Nie rozbijam się. Już mi gry mącą w głowie, kurwa, wystarczająco, także i ciężko jest mi się utrzymać przy jednej grze. Już staram się. Nie, bez sensu, to jest... Wiecie co, mi już przeszło to, że muszę obejrzeć wszystko, nie? Żeby było jasne. Raczej wolę wybierać i się skupiać po prostu na czymś konkretnym. Jak wszystko po prostu. Wszystkiego i tak nie liźniesz, nie ma szans, nie? Także nie czuję straty, nie mam jakiegoś FOMO, że czegoś nie obejrzę czy coś. Ja bardzo mocno zrezygnowałem z seriali i z filmów też, wiecie? Także... Życie ci nie starczy. No nie starczy niestety. To fakt. Ja to jak anime poniżej 7... Czekaj. Czekajcie chwilę. Ja to jak anime poniżej 7 wrzucam instant z listy, nie przyjmuję się na... One Piece to do końca wiadomka, ale ogólnie oglądałeś inne anime? Wiesz co, oglądałem tak, dawno temu, ja się interesowałem anime dużo. Oglądałem Akiry, oglądałem Ghost in the Shell, wszystkie takie standardowe klasyczne rzeczy, to w zasadzie mam obejrzane, nie? A, quiz. Chcemy zrobić później quiz? Ja w ogóle kiedyś kawaii nawet zbierałem. Miałem tego zajebiście dużo. Miałem dużo mang, kurwa, w czasie, jak się w ogóle w Polsce pojawiały mangi na półkach. To ja się tym bardzo dużo interesowałem, nie? Ale w pewnym momencie przestałem, po prostu. Przestałem się interesować anime i mangami kompletnie. I mnie dopadło mnie inna kwestia zupełnie, także... Hanime? A co to jest hanime w ogóle? Nie no, ja przestałem się jakoś specjalnie popkulturą aha, anime, no. Przestałem się interesować tym popkulturą jakoś i pracowałem, kurwa. Pracowałem cały czas. Wjechałem do Norwegii, to w zasadzie przestałem grać w gry całkowicie. Ja ostatnią grę, jaką grałem, no teraz te trzy... Summoner's War mi rozjebało wszystko przez Summoner's War, nie? W zasadzie. Jak przestałem grać w Summoner's War, to wróciłem do grania w gry i to był kurwa, ostatnie 3 lata były zajebiste, zresztą tyle rzeczy zrobiłem, że masakra, ale... Ale nie grałem gdzieś od 27 roku życia. Nie wiem, do 37, nawet wcześniej. Prawie kurwa w ogóle, no. Chyba ze 3 gry przeszedłem, czy 4. Także... A najgorsze się zaczęło u mnie jak ten, jak dom kupiłem po prostu, no to kurwa, to ja pierdolę, masakra. Jak kupiłem chatę, to nie miałem na nic czasu. Ja pracowałem po 20 godzin dziennie prawie. No hajsu i tak nie ma, kurwa, też. Nie weź to. Nie polecam. No, rok czasu miałem taki, że kurwa mdlałem prawie. Wracałem z roboty i do 22 w domu, kurwa, zapierdolałem. I o 5 do pracy. No całą chatę musiałem wyremontować. Małą taką zresztą, ale... Tu możesz zobaczyć, jak chcesz. To jest mój prywatny kanał. Tam coś jest, na razie tam nie idę. Jeszcze dużo zostało, kurwa. Jeszcze nie koniec, pan. Dopiero się, kurwa, zaczyna wszystko. Tak naprawdę. Garaż muszę zrobić, dobudówkę, jakieś 50 metrów w przyszłym roku. Uthus wyremontować, czyli to miejsce, gdzie mam biuro i gdzie streamuję, także... Od chuja roboty. No, no, ogarnąłby. Lumbago, ta. Coś mnie w krzyżu jebie, kurwa. Lumbago. Chyba źle idę, co? Na pewno źle idę. Nie wiem gdzieś, poczekajcie. Muszę poszukać. Aha, tutaj nie, tu jest ciemność. Pierdolę to. Tu byłem, dobra, stąd przyszedłem. Tu chyba na dół. Tak, tutaj, tu jest ławka. Nice. Musiałem się wrócić do tego. Ej, 50 taka to dam. No, także luzik, spoko. Ja lubię pracować fizycznie, także kurwa... Wczoraj w ogóle Ventres jeszcze rozciąganie zrobiłem, kurwa, przed snem. Ale chuj, zrobię, bo w ciągu dnia nie zrobiłem. Nie mogłem, kurwa, spać. Tak mnie wszystko bolało po tym rozciąganiu, że mówię, ja pierdolę, ty. Co jest, kurwa? Dobrze, że mnie bolało. Nie no, ja ostatnio robię cały czas rozciąganie, tylko że, kurwa, jakoś tak wyjątkowo. Już kończy mi się jutro deload, także jutro na trening zapierdalam. Zrobiłem sobie tydzień wolnego, tak delikatnie. Później go zabiję. Także... Czułem się, kurwa, jakby mnie coś rozjechało, nie? Po tym rozciąganiu. A jeszcze taki nowy plan sobie wziąłem na rozciąganie, taki półgodzinny. No dosyć jest... Nie wiem, czy wymagający, ale... To nie jest starość, chłopie. To nie jest starość. To jest zajebistość. Nie no, jasne, że starość, kurwa. To jest w sumie boss. Nie wiem, czy mini. O, kiebaniec. Wyjebał. Taki boss to nie boss. Nie no, w porównaniu do Nine Souls to ci bossowie są tu śmieszni, nie? Ja już go kiedyś zabiłem. Ja tam trochę kiedyś grałem w tą grę, ale szybko skończyłem. Nie to co pojebane, kurwa, ostatni boss, człowieku. Ejdong. Czy Ejdong, jak ona się nazywa? Ejdong chyba. Ale jednak szybciej go zabiłem jak Ishina. Myślałem, że dłużej mi zejdzie, ale... jednak szybciej zabiłem Ishina. Znaczy tego bossa szybciej zabiłem jak Ishina. Ishin dużo dłużej trwa. Znaczy, no 3 godziny w sumie. Tą ze 2 z groszem się napierdalałem chyba. Ishin ma 3 fazy. Ona też ma 3 fazy w jakiejś wersji. Także jest na pewno dużo trudniejsza. Będzie trzeba może kiedyś kurwa wytrenować tą trudniejszą wersję. Ale w ogóle jak teraz po Nine Souls to tak mi się dobrze gra w tą grę, że ja pierdolę, nie? Jakbym w ogóle przed chwilą w nią grał. Masakra. A jak ja na nią tak kurwiłem, jak pierwszy raz z nią grałem, że to jakaś masakra, nie? Także easy. A jutro trzeba kurwa klatę zrobić w końcu. O, panie. Tydzień bez treningu, ja pierdolę, ale lipa. Ale musiałem chwilę odpocząć, bo tak kurwa dojebałem ostatnio się, że... Jakoś mam wrażenie, że te ciężkie treningi męczą, ale te takie treningi takie, że tak dopierdalasz te łapy tym mniejszym ciężarem, ale zdecydowanie lepszą techniką i tak dalej, jeszcze bardziej męczą, kurwa. Dobra, nice. Jeszcze bardziej dają o sobie znać na drugi dzień. Basen? No, basen, kurwa. Wtedy już nic nie będę grał. Basen jest zajebisty, prawda? Basen jest najlepszy. Ja to mam zamiar karnet kupić 10 wejść za 290 zł drogo, jak skurwensen. U mnie jest 4000 koron na cały rok i mogę wchodzić kiedy chcę. Ja za siłkę płacę 2 koła. 1000 zł rocznie. I też mogę wchodzić ile chcę. No tak, bo tu jest cywilizowany kraj, kurwa, Ventres. To nie jest, człowieku, wolna Amerykanka, kurwa. Tutaj na taką dużą siłownię to zapłacisz 3,5 za cały rok. Nie no, jest na zadupiu, ale to jest taka siłownia, kurwa, że wszystko tam masz, także i są też zawody organizowane, także na tym sprzęcie. My mamy olimpijskie, kurwa, oweczki, chłopie. To co ty chcesz? Z certyfikacją IPF. Ja mam lepsze ławeczki u siebie na wsi, jak 90% siłowni w Polsce. Tak, olimpijskie krążki też. No, może nie lejko, ale olimpijskie, no. Chyba z pół tony jest olimpijskiego obciążenia. Sztangi też, no. Sztangi mam, kurwa, nawet jedną mam tą taką... Z tym zajebistym zamkiem, taki, który jest schowany w tą rolkę. Także go wyciągasz, tak jakby. 680 zł za cały rok unlimited wejście. No, no to kurwa. To tanio w chuj. Siłki na zadupy są git, bo nie są zajechane, takie nawet czasami mają lepszy sprzęt. Co ty, człowieku, u mnie tyle ludzi chodzi na siłownię, że tam często jest zajebana cała, kurwa. Ostatnio wymienili wszystkie obciążenia ogumowane, bo były tak popękane, ale wymienili wszystko, kurwa, też tonę chyba obciążenia. Wszystkie możliwe krążki wymienili na nowe. Możesz. No jest Sterke Klub, jest, także oficjalny klub siłowy na tej siłowni. No zajebista siłka, mówię ci. Możesz napierdalać normalnie ciężarem, kurwa. Możesz sobie przynosić swój ten, tylko trzeba posprzątać swoją magnezję. Tylko wiesz, no nie to, że napierdalasz specjalnie, że wszystko było jebane, nie? Tylko po prostu No, z zachowaniem jakiejś przyzwoitości, nie? No. No wiesz, jak niektórzy robią, kurwa. Dobrze, dromryja rzucają ciężarami, to jeszcze wszystko ujebane. Także no nie, no easy. Nie no, naprawdę fajny fajne miejsce. Mi się zajebiście podoba. Ja lubię to miejsce jak skurwysyn, kurwa. Nie zamieniłbym tej siłowni na nic, nie? Na Gold Gyma tyle? Tam pierdolę takich Gold Gyma. Ja wolę swojego gyma. Panie, mój gym jest zajebisty. Ja nienawidzę moich siłowni, w moim mieście wszystkie są małe, a ta najlepsza to cały dzień za... Aha. No, zajebana. No niestety, no to wiecie. U mnie jest całe boisko, u mnie się mecze odbywają regionalne na tym. Są kluby sportowe dla dzieci i dla nastolatków i w ogóle w moim rejonie. Ja mam, jak rzucę kamieniem, to trafię na na golf nożny tak zwany. Kawałek dalej mam takie moje boisko trawiaste. Zaraz obok mam badmintona, znaczy kort tenisowy. Drugim kamieniem jak rzucę, to trafię w kort tenisowy przez okno. Za tymi kortami tenisowymi jest ping-pong. Z koło ping-pongu jest taki teraz nowy, zrobili ala squash, ale nie squash, tylko taki squash pomieszany z tenisem, nie? Także ja mam u siebie, kurwa, no ale mówimy o Norwegii, no ja mam tutaj przy sobie 20 km ścieżek rowerowych. Wyjeżdżam z domu i 20 km zapierdalam na ścieżce rowerowej wydzielonej od ulicy, idealnie wyasfaltowana, idealnie równa. Kup sobie regulowane takie, że masz sobie znieść ciężar, bo jakbyś chciał zestaw handli 20-40 powiedzmy, to taki dla normalnych ludzi to no drogie są. Są te gumowane, co można kupić taniej, one są nie najgorsze, ale no to też musisz zacząć od 8 kg do... To też należy w sumie, no bo możesz... W sumie wiesz, no to jest jak masz miejsce, gdzie trzymasz, to nie jest zła inwestycja, bo handlami możesz zrobić dużo, nie? Nie musisz wtedy ławki kupować, dopóki naprawdę nie będziesz miał kasy. Także ludzie, to wpadajcie na Discorda do nas, jak macie jakieś takie konkretne pytania, także... Tylko antyszczepionkowców wypierdalam, także... Inwestycje, jak będziesz ćwiczyć, to pewnie, że warto, ale dla przeciętnego człowieka to sobie chcesz pomachać. Co sobie chcesz pomachać? To tak średnio. Wiesz, jeżeli kupisz obciążenie od 10 do 30 kg, to całkowicie ci wystarczy przeciętnemu człowiekowi. Nie musisz progresować. Nie musisz przeładowywać Ventres, możesz po prostu ćwiczyć, nie? I już. Bo nawet jak robisz jakieś wznosy barkami, no to musisz mieć jakieś 8 na początku, nie? Sprogresujesz do 12 powiedzmy dość szybko, ale... Nie 5K, co ty? To już mówisz o jakichś zajebistych handlach. Nie, jak będziesz chciał 8, 10, 12, 15... 20, 22,5, 25 i 30. No to jest 9 handli, 9 zestawów. No to ile kosztuje, kurwa? Czekaj, zaraz zobaczymy. Allegro. Handle. Handle. Ile kosztują... 130 zł ma 40 kg, to już masz jeden zestaw, nie? Taki. To kupisz sobie takie 3. No ale no to jeden chuj, 40 kg żeby było, 20 kg. Kupisz sobie takie 2 na początek i sobie rozmontujesz, żeby mieć dostęp, żeby nie musieć rozkręcać, nie? To sobie tylko po prostu ustalisz stały ciężar, bo to się najbardziej opłaca. Nie kupujesz, no takie wyjdą ci najdrożej, ale zobacz, tu masz, i co to jest? 5 kg to za mało, nie opłaca się. 5 kg facetowi do niczego niepotrzebne. Od 8. Od 8 kg. O, takie. Zobacz, te kosztują 80 zł. Te są zajebiste. To są dobre handle na początek. 10 kg to masz 160 zł za... No w sumie... 160 zł, no to 12 trzeba byłoby szukać, no to ile będzie drożej? No nie, no tak, ale nie 5 koła, kurwa, no nie przesadzaj, że 5 koła wydasz na przedział od 10 do 30 kilo, no bez jaj. Tu masz po 30 kilo masz, kurwa, 2 razy po 15 masz za 91 zł. Tu masz dwie, kurwa, hantle za 90 zł. No dobra, weźmy 30 kilo. Da się. Wszystko. Co chcesz? A na chuj ci stalowe, kurwa, przecież ty nie będziesz tym napierdalał. Nie będziesz on... Nie będziesz napierdalał, kurwa, niedźwiedzi tym. Nie rozjebie się, ja pierdolę. To jest spierdolony kawał gumy, to rozjebie cię za 10 lat. Nie przesadzaj, no. Takie hantle są u mnie na siłowni, takie jak te, kurwa. Już 5 lat tam chodzę, żaden się nie rozjebał. Nigdy. Wymienili czasami, bo chyba te kurwa małe tam trochę były popękane, ale one nie rozjebane były, tylko po 10 latach coś tam pękło w końcu. Nie, tutaj są... W środku jest stal. Tu jest stal. Jak masz te ciężkie, to jest stal. Także one są spawane, kurwa... Friction wielding. Także to są stalowe, nie? 30 kilo, żeliwny. Patrz. 260 zł. Easy. Także... Masz 500 za 30. Nie no, 3 koła bym złożył na luzie od 10 do 30 kilo zestaw. A to nie jest tak rzucać... A po chuj ty chcesz nimi rzucać? Ty nie masz nimi rzucać, kurwa. Jak musisz rzucać ciężarem, to znaczy, że jest dla ciebie za ciężki, kurwa. Jak nie możesz go odłożyć jak człowiek, kurwa. Na siłowni. A nie, napierdalać! Jak na Gold Gymie. To ci nawet najlepsi kulturyści, kurwa, odkładają. Umieją odkładać, a nie rzucają. Jay Cutler odkładał ładnie, kurwa. Nie rzucał jak jakiś dzikus. Nie no, podłożyć sobie gumy, będziesz rzucał, ja pierdolę. Weźmiesz sobie jakieś maty gumowe i będziesz napierdalał nimi nawet z całej siły, jak będziesz chciał. Nic się im nie stanie, kurwa, to są hantle. Czaisz? Nawet jak tam jest trochę piasku, to czy tam betonu, to ta guma jest twarda dosyć, to nie pęka tak łatwo, no. I mówimy tu o amatorskim treningu, a nie o... Nie weź od razu kupował olimpijskich, kurwa, ciężarów, no bez jaj, no bez, kurwa. Chłopie, zanim to, jakbyś to chciał zmienić, to minie, kurwa, 4 lata. Także lekko. Równie dobrze możesz wody w bańkę nalać, 50-litrową i będziesz miał też 10 kilo. Za darmo. No prawie za darmo. Także no nie przesadzajmy już, że to się rozjebie. To nie jest, kurwa, nie kupujemy tutaj... Nie bierzemy... Nie kupujemy Skody i nie próbujemy się ścigać, kurwa, w Formule 1, no bo zjadnie. Aha, zajebiście. Nie no, ja normik sporty poza basenem, ale trzeba kiedyś zacząć, bo na razie hajs na gry idzie. Ogólnie ja ci powiem, że fajną opcją jest po prostu siłownia. Siłownia jest zajebista, ja też mogę sobie zrobić wszystko w domu, ale stwierdziłem, że chodzenie na siłownię jest ogólnie rzecz biorąc bardziej mi się podoba. Wychodzisz w pizdu z domu i masz godzinkę taką luźną, że masz cały proces. Ja to lubię, mi się to podoba. Także wychodzisz sobie, wsiadasz sobie w autko, jedziesz, cyk. Panie, ja tam teraz... A, jeszcze tam nie wskoczę. Później chyba tam wskoczę. Czekajcie, wiecie co? Trzeba było elejko kupować. Nie no, elejko są fajne, no ale na chuj mi takie ciężary. Bez jaj. A chuj komu takie ciężary w domu? To znaczy, wiesz, no jak kiedyś bym na przykład sobie progresował, chciałbym sobie progresować, nie? Do kurwa, nie wiem, 300 kilo w ciągach, to fajnie było mieć takie, wiesz, obciążenie, które się nie spierdoli, nie? Które nie będziesz się martwił, że będzie zawsze skalibrowane i tak dalej. No to to jest fajna sprawa. Że masz przede wszystkim cały czas skalibrowany ten temat, nie? No to jest najważniejsze. Bo guma z czasem pęka, wykrusza się, ciężar się zmienia. Nie jest to wszystko takie, jak powinno być, nie? Rozumiecie temacik. No, żeby zawsze mieć te progresywne przeładowanie, żeby zawsze było na właściwym poziomie, nie? A nie, że tam dzisiaj jest to waży tyle, a jutro tyle. Bo coś się zjebało, nie? Także wiadomo, że ogólnie rzecz biorąc jasne, olimpijskie, metalowe będzie lepsze, nie? Bez dyskusji będzie lepsze. Czekajcie, bo... A właśnie, bo ja miałem wrócić do tego, miałem wrócić do miasta i kupić sobie parę rzeczy. Także wrócę najpierw. Albo wyjechać na basen na pełnej, bo podobno basen chyba lepszy od siłki jest. No to są dwie różne rzeczy, to nie ma kwestii lepszej, gorszej. To są dwie różne rzeczy służące innym celom, nie? Także nigdy tego nie kategoryzuj w ten sposób, bo to nie będzie działać. Dwa różne efekty będziesz miał z tych aktywności. Panada. Dobra, biorę to. Ta, najlepiej to połączyć, basen plus siłownia i plus rozciąganko. Ja to student, na razie jem parówki, 30 parówek za 5 zł. Dobra, kupuję wszystko. Kingdom Hot Springs. Dobra, chuj, idę po kolei. Na farmie najwyżej troszeczkę. 30 parówek za 5 zł, jedna parówka na dzień może żyć. Ja nie wiem parówek w ogóle ostatnio, nie lubię, nie chce mi się nawet, szczerze powiedziawszy. Nie jem kiełbas nawet ostatnio. Głównie jem jakieś czerwone mięso mielone albo kurę, albo indyka. To są paczki spore, tanie kupuję, ale to wiadomo kto kupuje. Nie, no wiesz, no kurwa, no trzeba, wiesz, sobie radzić, nie? A ty sam mieszkasz, czy wynajmujesz jakąś stancję, czy co?